Lemfaki. Lemfaki. Lemfaki live na planecie FM z Mayday 2011.
Polski live na planecie FM z Mayday 2011. Mayday 2011, cały czas nadajemy ekskluzywnie dla słuchaczy Planety FM. No i kochani, dzieje się jeszcze dla tych, którzy są z nami. Ale uprzedziłeś mnie, wiesz, Darku, bo chciałem ja powiedzieć Mayday 2011. Ajajajaj, no dobrze. Ajajaj, no dobrze. Nie obrażam się, słuchaj, zadam ci pytanie. Na całym świecie znany jest jako rezydent legendarnego już Burkane, gdzie grywa regularnie, w jego utworach czuć. I teraz uważaj, słuchaj uważnie. Pokoje,
chłoszczenia, magazyny, pokoje, platformy, oświetlenie, lodówki, szatnie, toalety, wody, okulary, huśtawki. No właśnie, jak sądzisz, kto to? Ojej, kto to jest? Kto to jest, wiesz co? Ja też czasami odczuwam takie, wiesz, dziwne, znaczy słyszę takie dziwne odgłosy, nie wiem, ale to chyba normalne. Przychodzę czasami, wiesz, do łazienki rano i też słyszę wodę. Słuchajcie, moi drodzy. Ja wszystko rozumiem, ale ja tobie też mam pytanie do zaoferowania. Słucham, bardzo proszę. Jeżeli odgadniesz, jesteś tak naprawdę dobry. A więc uważaj. Jego ulubiony napój to zielona herbata z trawą cytrynową i dodatkiem miodu. Nie wierzę. Dlaczego? Nie ma takich ulubionych napojów. No, a widocznie są. Aha, są. To dobrze, to ja zgadnę. Uwaga, zgaduj. Zgaduję. Lenfaki! Yeah, właśnie słuchacie, Lenfaki prosto z katowickiego spotka Mayday 2011 na żywo w Planecie FM. A my cały czas przypominamy, że na Facebooku możecie śledzić to, co się dzieje właśnie w Katowicach. A nawet musicie! Musicie! A jeżeli dzisiaj nie musicie, to jak jutro się obudzą wasi znajomi, to także macie im przekazać, aby zobaczyli. Oni się nie obudzą, oni będą cały czas w transie. W transie Mayday 2011. Z katowickiego przepięknego nowego spotka. Mayday 2011 na żywo na Planecie FM.
Mayday 2011, tak patrząc sobie na to, co dzieje się tutaj na scenie, nawet na naszej, na naszej kanapie, co się dzieje, chłopie. Ale do tego to ja chciałem dojść, ja nie pozwoliłeś. Dobra, dobra, są dwie Maydayki, Za chwilkę Radek Aksamin z nimi pogada. Hej, Maydayki! Dzień dobry! O, jak grzecznie powiedziałem, myślałem, że to bliźniaczki, ale naprawdę wyglądają absolutnie Maydayowo. Dobra, Radku, Radku, daję ci głos. Słuchajcie, chłopaki, mamy tutaj naprawdę te właściwe gwiazdy dzisiejszego wieczoru, bo poza tym, że tam na scenie szaleją nasi DJ-e, to przecież gwiazdami są też osoby, które pojawiły się tutaj dzisiaj właśnie w spotku. Dziewczyny, jak macie na imię? Sylwia i Iwona. I powiedzcie, który raz jesteście na Maydayu, jak podoba wam się ta właśnie edycja? Znaczy, jesteśmy piąty raz. Ogólnie każda edycja była wyjątkowa na swój sposób. Znaczy, w sumie tak. Ta edycja chyba najbardziej nam się podoba. Grają bardzo dobrzy DJ-e. Najbardziej w sumie czekamy zawsze na Members of Mayday i na Westbam. Natomiast każdy na swój sposób gra fajną nutę, więc ogólnie impreza jest świetna, tak jak w sumie co roku. Okej, słuchajcie, bo ja muszę zadać to pytanie, bo widzę, że koledzy tutaj patrzą na was i nie mogą oderwać wzroku. Opowiedzcie coś o swoim stroju, bo są tutaj różne typy. Jedni mówią, że to marynarki w wersji sexy damskiej, inni mówią jeszcze inne rzeczy, ale tego nie powiem. Powiedzcie, w co jesteście przebrane, bo bardzo podobne jesteście do siebie. W sumie to jest taki miks. Co roku staramy się mieć jakiś charakterystyczny strój, natomiast w tym roku tak właśnie miał być to marynarz. Niestety nie kupiłyśmy sobie czapek, więc jest to w sumie takie połączenie czerwonego... Jest kokardka. Jest kokardka. Tak, kokardka jako myszki Miki, strój jako marynarza i dodatkowo jeszcze... Czyli trzy wiek. Słuchajcie, także jeżeli gdzieś w spotku zobaczycie takie dziewczyny ubrane w paski, to są właśnie nasze Maydayki, które nas tu odwiedziły. Dziewczyny, jeszcze jedna prośba, do 8 bawimy się dzisiaj w spotku, więc jeszcze można przyjść. Zaproście tych, którzy słuchają nas w tej chwili w Radiu Planeta, żeby pojawili się tutaj w spotku. Więc zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, żeby jeszcze nie stracili tej okazji, która zdarza się tylko raz w roku i zajrzeli do spotka i świetnie się z nami pobawili do godziny 8. Wyjdźcie i bawcie się razem z nami. Zapraszamy znajomych. Oj, dziewczyny. Rodzinę też. Dzięki, dzięki. Babcie, ciotkę. Oj, dziewczyny mają gest. Słuchaj, ja zdejmę chyba kokardkę jednej z nich. Pozwolicie? Ale dlaczego ty chcesz zdejmować kokardkę? A właśnie, dlaczego chcę zdejmować kokardkę? Dlaczego chcesz zdejmować kokardkę? Ale wiesz co, ja zapytałem, czy mogę zdjąć kokardkę, one... No, gdybym zapytał o co innego, to pewnie by było... O, się zaśmiały, czyli okej, wszystko w porządku. Dobrze, wiesz co, ja jestem takiego zdania, że już jest godzina, która? No to jest dozwolona godzina, jeszcze absolutnie. 4:24, możemy rozmawiać na różne tematy. Zapominamy o wieku, chociaż nie, ja nie zapominam o tych... Dobrze, to teraz pytanie za 100 punktów, która dla ciebie? Czekaj, nie wiem. Gramy w papier. A która się zgodzi, gramy w papier, dobra. Uwaga. Wygrałeś! Dobra, biorę dwie. Maydayki były z nami. Słuchacie Planety FM. Mayday 2011. Planeta FM. Len Faki live na Planecie FM. Z Mayday 2011.
Mayday 2011 live z Katowic. Ekskluzywnie. Tylko na Planecie FM. Tylko 25 minut pozostaje do godziny 5, a my spoglądamy sobie na rozkład jazdy main floor i także... No jak, landfucki. Wiesz co, ale ja sobie tak zaglądam, co będzie dalej. Dobrze. Ty wiesz w ogóle na ten temat coś? A podpowiesz? Ja może nie, ale podpowie nam Radek, który w naszym planetarnym studio ogarnia cały ten temat. Proszę bardzo, już podpowiadam. Thorsten Kanzler zagra za jakiś czas. No i postanowił pojawić się tutaj u nas w planetarnym studio, żeby odpowiedzieć na kilka pytań. Thorsten, słyniesz z tego, że jesteś bardzo otwarty na imprezach i że bawisz się ze swoimi odbiorcami. Czy to pomaga ci lepiej zrozumieć to, czego oczekują ciebie fani? Thorsten, you're very famous because of the fact that you party with your fans. Does this let you to understand better what your fans want from your music? Yes, of course. I really like it to dancing with the people, with the fans on the dance floor. And I like it to have a really near contact to the... to the fans, I can understand what you want from me. I can feel more, I have a better feeling to play for the fans. And Thorsten odpowiada, że dzięki temu, że bawi się ze swoimi fanami, może poczuć to, czego oni oczekują, będąc na parkiecie, i że bardzo ceni sobie tą bliską więź ze swoimi fanami. Zatem większość swoich kolegów występuje, korzystając z pseudonimów, a ty zrezygnowałeś z tej możliwości. Dlaczego? Zatem most of your colleagues use nicknames, however you use your regular name. Why is that? Why you don't have a nickname? Yeah, I think Thorsten Kanzler is a really big name. It's a really... I like it. It's my real name. And I don't know a nickname. I think Thorsten Kanzler is the best name what I can have. Thorsten uważa, że najlepszy pseudonimem może być kancler, co podpowiadam po niemiecku znaczy kanclerz, więc Thorsten jest w jakimś sensie kanclerzem techno i to podpowiada nam, że nie potrzebuje po prostu pseudonimu. Jakiś czas temu cieszyliśmy się wydawnictwem Best of Killers, podsumowującym działanie twojego labelu. Czy nadszedł już czas na jakiś kolejny album? Thorsten, a while ago you gave us Best of Killers, which was a compilation album. Is there some new album coming in possibly next 2 years? Yes, now the Best of Killers was a kind of techno. It's more harder and faster. The new style from Thorsten Kanzler is a little bit slower, but it's also harder than the Best of Killers. I know. I think the new album is Bombastic. It's I don't know, it's my new style. It's slower, a little bit I don't know. Thorsten już teraz poleca. Next year I will make an album again for I don't know, I Thorsten bardzo się dla nas stara i poleca już teraz album Bombastic, który prezentuje troszeczkę nowszy styl, to będzie troszeczkę wolniejsze granie. Natomiast na nowe Best of Killers jeszcze musimy troszeczkę poczekać. Jeszcze ostatnie pytanie do Thorstena, czego możemy się dzisiaj spodziewać? Thorsten, what can we expect you to play today for the audience? Today I play my new style, I play techno. Not so fast with the Best of Killers, it was really fast music. I like the music, I like Killers, and I live for the techno, for the hard techno. But today I will play hard, but a little bit slower. I enjoy it. It's a really compression, really... really hard techno music. Alright, Thorsten, let me tell you that we can't wait to see what you're going to play. Thorsten powiedział, że zagrać się troszeczkę inaczej niż tak jak grał wcześniej, do czego się zdążyliśmy przyzwyczaić. Dzisiaj będzie troszeczkę wolniej. Tak więc wszyscy fani będą mogli poznać troszeczkę inne oblicze Thorstena Kanzlera. Thank you very much for visiting us at Planeta FM. I widzę, że jeszcze kilka innych pytań. Thorsten. listen... what think about Polish girls? That's what I said to me. Hey man, I have a girlfriend. Okay. But I say, the Polish girls are really, really nice.
Enough, okej? Okay? Wiem. Enough. Yeah. Fajnie. Dzięki, to był ten Kanzler specjalnie dla nas w studiu Planety FM na Mayday 2011. Słuchajcie, moi drodzy, Mayday 2011. Cały czas na scenie. Na scenie, a my poza sceną, nawet w naszym planetarnym studio, patrzymy na nasz rozkład jazdy i jeżeli chodzi o Torsztena, 6:30 aż do godziny 8:00. No tak, a w tle Len Paki! Dodamy tylko, że ekskluzywnie na Planecie FM można usłyszeć transmisję do godziny. Do godziny 5:00. Na pewno? Jesteś pewien? Jestem pewien, ale ja poza tym pewien. Jeszcze gramy tutaj co najmniej do 7:00. Także przybywajcie, korzystajcie z okazji. Mayday 2011. 20 Young Life na Planecie FM. Len Faki live na Planecie FM z Mayday 2011.
Inaczej tego nazwać nie można, to jest po prostu nieprawdopodobne. Jeszcze tysiące ludzi, którzy tutaj z nami się bawią, to jest... No inaczej tego nie nazwę. No tak, właśnie patrzę, odwracam się, wiesz, patrzę i coś niesamowitego. Tyle ludzi będą z nami chyba do 8 rano. Jak sądzisz? Wiesz co, ja tutaj nie będę się licytował na godzinę. Do 8 rano i jeszcze o jedną godzinę dłużej. Dobra, ja odbiegam od tematu, bo mamy naprawdę bardzo dużą kanapę tutaj u siebie w studiu. I całe szczęście, bo kolejne Maydayowiczki są na kanapie. Naprawdę, kuknij tam. Wiesz co, poczekaj, patrzę. Dobrze. Ale widzę, jest także Radek, który się dziewczynami zaopiekował. On to ma szczęście, chłopak. On to ma szczęście. Radku? Słuchajcie, jestem pewien, że dostałem dzisiaj zdecydowanie najlepszą buchę na Mayday. Kolejne Maydayowiczki z nami. Dziewczyny, przedstawcie się, jak macie na imię? Karolina. A ty, jak masz na imię? Patrycja. Witajcie, Karolina i Patrycja. Słuchajcie, ja wam muszę to powiedzieć, niedawno były wybory Miss World i wygrała jakaś Wenezuelka. Nasza reprezentantka odpadła w przedbiegach. Ja wiem czemu, bo po prostu w złym miejscu szukamy kandydatek na Miss World. Zdecydowanie powinniście wystartować w tym konkursie. No ale powiedzcie, jak bawicie się na tym Mayday i czy to jest wasz pierwszy w ogóle Mayday? Tak, to jest nasz pierwszy Mayday i naprawdę jest rewelacja. Ogólnie super się bawimy, nie ma co narzekać, jest naprawdę super. Okej, występ którego artysty wam się najbardziej podobał? Westbam. No tak, dziadek Westbam, właśnie wujek Westbam. Nie będziemy mu wypominać wieku. Powiedzcie, macie zamiar zostać do końca, mam nadzieję? Oczywiście. Słuchajcie dziewczyny, jeszcze taka prośba do was, bo jest sporo osób, które nas słucha. Pozdrówcie te osoby i zaproście, żeby te osoby tutaj może przyszły do nas do spotkania, bo warto do godziny 8 tu jeszcze przyjść, prawda? Pozdrawiamy najbliższych, przede wszystkim rodzinę. Zapraszamy kuzynki, kuzynów i przyjaciół. Przede wszystkim. Okej, dziewczyny, zostałam tutaj z nami aż do godziny 8. My się z tego bardzo cieszymy, prawda chłopaki? Naprawdę bardzo. Ja to sądzę, że dłużej zostaną. To się cieszy, ja tylko tak powiem. Wiesz, to jest Mayday, zawsze w Niemczech było to może jakiś frisztyk dziewczyny. Pojechałem teraz. Wiecie co, wy to macie tam dobrze, bo macie z dziewczynami sobie jak pogadać, a ja stoję sobie tutaj. Ale bardzo doceniamy to, Darku, bardzo doceniamy i wiesz, i tobie też się trafi jakiś catering o 10:00. Wiesz co, jeżeli chodzi o godzinę 10:00, to ja będę jeszcze do góry brzuchem leżał. Aha, dobrze, to jest, wiesz, dobre wyjście do góry brzuchem. Zawsze to lepiej niż, wiesz, tyle się człowiek nie męczy. Także wszystko okej, w porządku, są z nami dziewczyny, jest z wami Mayday, jest planeta, rzecz jasna, Mayday 2011 na żywo ze spotka z Katowic. Mayday 2011 live tylko na Planecie FM. Len Faki live na Planecie FM. Mayday 2011.